sesja naszych wychowanków naszej placówki. Mamy sekcję modelarską w Domu Kultury i 20 lat temu młodzi adepci sztuki modelarskiej zaproponowali stworzenie małej, lokalnej imprezy. Jak Państwo widzicie, no nie poprzestaliśmy na tym. Jest to ogromna wystawa, największa w Polsce impreza modelarska modeli redukcyjnych. Raczej frekwencja tutaj pokazuje, że to nie odchodzi do lamusa, wręcz przeciwnie. Chyba cieszy się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem, nawet nie wiem, czy nie przechodzi jakiegoś odrodzenia, tak? No, garną się i młodzi, i starzy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, także myślę, że rozwija się w dobrym kierunku. Właśnie patrząc po tym, co wydają producenci co roku, którzy puszczają na rynek nowe modele i ilość tych modeli, różnorodność tych modeli, to ja widzę, że to się jakby dalej rozwija i się będzie rozwijać. I powstaje jakby, ja za moich czasów były modelarnie takie w szkołach podstawowych się chodziło, ale teraz powstają na nowo te modelarnie i te dzieci jakby z tych komputerów nieszczęsnych przechodzą na manualne jakieś czynności i widzę, że dużo dzieci jakby korzysta i skleja te modele generalnie, więc ja myślę, że to ma przyszłość. Duża kolekcja jest w domu? Około 20 modeli. Głównie niemiecka pancerka w szczepionce. Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, to taka pasja zaszczepiona przez kogoś? Przez tatę. Głównie z jego. On sklejał kiedyś kartony, teraz wrócił do tego, a ja się przerzuciłem na pancerkę, akurat plastik. No jakoś tak to zostało już. Wydaje mi się, że to będzie pasja na całe życie. Nie wydaje mi się, żebym z tego wyrósł, bo tak naprawdę interesuję się nie tylko modelarstwem, też lotnictwem, militariami.